Największą spośród zbrodni nazistów jest ostateczne rozwiązanie. Zagłada 6 milionów europejskich Żydów. Jak to się stało, że cały naród dał się przekonać do współudziału w mordowaniu niewinnych? Popełniali zbrodnie, dbając przy tym o zachowanie pozorów. Oto opowieść o tym, jak Hitler i naziści omamili naród niemiecki. Przyrównywali Żydów do szkodliwego wirusa, do choroby, z której należy wyleczyć świat. Uciekali się do podstępu, żeby nakłonić ludzi do zbrodni. Mieli partnerów w swym procederze. To było najstraszliwsze ludobójstwo w historii. Naziści. Ostateczne rozwiązanie. Hitler nigdy nie krył swej nienawiści do Żydów. Podczas leczenia w szpitalu wojskowym pod koniec I wojny światowej obwiniał żydowskich polityków za to, że wbili nóż w plecy armii niemieckiej i doprowadzili do kapitulacji. W latach 20. przekonywał, że Żydzi są winni całemu złu tego świata, zarówno bolszewizmowi, jak i ekscesom finansjery. W jego oczach byli zaiste trucizną narodów. Uważał żydostwo za wroga wewnętrznego. Byli obcy na płaszczyźnie rasowej, kulturowej i narodowej. Zbrodnia Żydów polegała na tym, że kazili czystość aryjskiej rasy panów. Należało więc ich wyeliminować. Pasożyty nie będą już wysysać krwi z narodu. Już od 1922 roku Hitler nie ukrywał, że jego ostatecznym celem będzie fizyczne rozprawienie się z Żydami. W roku 1941 Führer jest u szczytu potęgi. Pokonał Polskę i Francję. Jego armie wdzierają się w głąb Rosji. Może już spełnić marzenie o Rzeszy Niemieckiej całkowicie wolnej od Żydów. Ale jak przekonać do tej wizji naród niemiecki? Hitler od dawna wiedział, że ostry antysemityzm nie znajduje szerokiego posłuchu wśród Niemców. Dlatego przez pierwsze 4 lata po przejęciu władzy prawie wcale nie wspominał o Żydach. Politykę antysemicką wprowadzał powoli i stopniowo. Zabraniano Żydom wykonywania pewnych zawodów. Tracili kolejne prawa obywatelskie i ekonomiczne. Tysiące niemieckich Żydów zdecydowało się na emigrację. Zdarzały się protesty, ale większość Niemców przyjęła postawę wyczekującą. Ogół Niemców nie zgodziłby się jednak na fizyczną eliminację tych Żydów, którzy pozostali w kraju. Hitler wyczuwał silny opór w społeczeństwie, które hołdowało tradycyjnym zasadom przyzwoitości. A mordowanie niewinnych to rzecz bez wątpienia nieprzyzwoita. Naziści uciekną się więc do niezwykłych zabiegów, aby pociągnąć za sobą resztę Niemców. Urabianie opinii publicznej powierzono Józefowi Goebbelsowi. Minister propagandy nienawidził Żydów. Zamierzał zatem przekonać opornych rodaków. Goebbels miał wpoić Niemcom przekonanie, że Żydów należy potraktować jak raka niszczącego żywą tkankę społeczeństwa. Rozumiał, że można kształtować postawy poprzez kulturę, dostarczając narodowi odpowiedniej strawy duchowej. Jego ulubionym środkiem oddziaływania na opinię publiczną było kino. Film Wieczny Żyd, wyprodukowany pod auspicjami Ministerstwa Propagandy, niósł czytelne przesłanie. Naturą Żydów jest pasożytnictwo.
Film ukazywał Żydów jako czynnik rozkładu niszczący tożsamość narodową. Wielkość Niemiec zostanie na zawsze zaprzepaszczona, jeśli pozwoli się działać wewnętrznemu wrogowi. Wieczny Żyd okazał się jednak kasową porażką. Naziści wyciągnęli stąd wniosek, że wychowanie Niemców w duchu antysemityzmu będzie długim i złożonym procesem. Nie wolno było drażnić opinii publicznej przedwczesnymi inicjatywami. Od roku 1939 naziści realizowali tajną strategię przymusowej eutanazji. Był to program pilotażowy, przygotowanie gruntu pod ludobójstwo na wielką skalę. Znaleźli gorliwych współpracowników wśród personelu medycznego, pielęgniarek i lekarzy, gotowych skracać życie nieuleczalnie chorym dzieciom. Należało najpierw uspokoić ich bliskich. Rodziców przekonywano, że ich maleństwa zostaną otoczone troskliwą opieką w specjalnych ośrodkach. Wymyślono szybką i dyskretną metodę zabijania – zastrzyk trucizny. Zgładzono w ten sposób około 5000 dzieci. Ich jedyną winą było to, że były chore lub niepełnosprawne. Mordercy wystawiali fałszywe świadectwa zgonu. Jako przyczynę śmierci podawano odrę lub zapalenie płuc. Hitler ostrożnie sondował, jak daleko Niemcy pozwolą mu się posunąć. W następnym etapie zwiększono skalę programu. Objął on dziesiątki tysięcy chorych w zakładach opiekuńczych na terenie całych Niemiec. Wymusiło to zaangażowanie większej liczby lekarzy. Napotkano jednak opór części środowiska. Wieść o tym dotarła do uszu wodza. Hitler podpisał stosowny dokument, a czynił to bardzo rzadko. Urząd kanclerski zajął stanowisko. Opowiedział się za legalnością programu zabijania. Niemieckich lekarzy obowiązywało więc nowe prawo. Musieli być posłuszni rozkazom Hitlera. To nowa kultura pracy, nowe warunki, mówili sobie niektórzy. Tym samym wkroczyli na drogę do piekła. Powołano tajny departament T4, który miał kierować całym procesem. Potrzebne były nowe, szybsze i dyskretniejsze metody zabijania. Oprawcy z T4 zaprojektowali specjalne natryski. Tyle, że z rur nie lała się woda, a trujący tlenek węgla. Program przymusowej eutanazji ujawnił bestialskie oblicze nazizmu. Zamordowano kilkadziesiąt tysięcy chorych i niepełnosprawnych Niemców. Niezwykłe było to, że wszyscy zaangażowani w ten program wiedzieli, co jest jego celem. Nie działali na ślepo. Uznali zasadność przymusowej eutanazji. Niemcy zabijali swoich rodaków w majestacie prawa. Pogłoski o programie zaczęły przenikać poza środowisko medyczne. Ludzie mieszkający w pobliżu ośrodków domyślali się, że dzieje się coś niezwykłego. Byli wzburzeni. Przecież podobny los mógł spotkać ich bliskich. Zadawano pytanie, czy w ten sam sposób zostaną potraktowani ranni żołnierze? Kościół katolicki przeciwstawił się reżimowi w tej sprawie. Biskup von Galen wygłosił kazanie, w którym potępił program. Kładł przy tym nacisk na fakt, że ofiarami byli Niemcy. Nie odwołał się do zasad ogólnoludzkich, lecz do solidarności narodowej.
Zapanowało oburzenie tak wielkie, że Hitler został zmuszony do poniechania zbrodniczych planów. Rzecz absolutnie bezprecedensowa. Naziści wyciągnęli stąd trzy ważne wnioski. Po pierwsze, polityka rasowa nie może godzić w więzi rodzinne Niemców. Po drugie, akcje ludobójcze należy realizować w ukryciu, z dala od Niemiec. Po trzecie, osoba Führera nie powinna być kojarzona z podobnymi działaniami. To będą podstawowe wytyczne do akcji antyżydowskiej. Dlatego właśnie Hitler nigdy już nie podpisze kompromitującego dokumentu. Nie chciał, żeby jego imię kojarzono z radykalnymi posunięciami w kwestii żydowskiej. Pod koniec drugiego roku wojny ofensywa w Rosji przebiegała pomyślnie. Hitler z zadowoleniem powierzył sprawy żydowskie swoim wiernym siepaczom. Oficjalnie za politykę wobec Żydów odpowiadał marszałek Rzeszy Hermann Göring, druga osoba w państwie. W praktyce jednak zajmowali się nią fanatyczni naziści z SS. To oni forsowali ostateczne rozwiązanie. Na czele SS stał Heinrich Himmler, członek NSDAP od lat 20., zdeklarowany wróg Żydów. Jego prawą ręką był generał SS Reinhard Heydrich. Okazał się on idealnym kandydatem do kierowania ludobójstwem. Jako szef aparatu bezpieczeństwa, Heydrich budził powszechny lęk. Gdyby dać Hitlerowi kartkę i poprosić o naszkicowanie wzorowego nazisty, narysowałby Heydricha. Był to wysoki blondyn o atletycznej budowie ciała. Nie brakowało mu talentów. Był szermierzem olimpijskim, pilotem myśliwskim, dobrym skrzypkiem i fanatycznym nazistą. Miał wszelkie cechy aryjskiego nadczłowieka. Heydrich był idealnym szefem machiny ludobójstwa rasowego. Już od 1939 roku Heydrich terroryzował podbite terytoria na wschodzie. Jego szwadrony śmierci, tak zwane Einsatzgruppen, wymordowały tysiące Żydów i Polaków. Pozostali Żydzi zostali zamknięci w gettach. Około 3 milionów ludzi czekało na swój los w opłakanych warunkach. Grupy specjalne Heydricha ruszyły następnie śladem Wehrmachtu do ZSRR, masakrując po drodze Żydów i komisarzy. Pogłoski o tych rzeziach dotarły do Niemiec. Droga Hanno, wczoraj wieczorem w tym miasteczku rozstrzelano 150 Żydów, mężczyzn, kobiet i dzieci. Nie myśl o tym, taka była konieczność. Nie mów o tym nikomu. Już tysiące Niemców wiedziało o tym, co się dzieje na wschodzie. Nie rozległy się jednak protesty. Naziści wyciągnęli wnioski z programu eutanazji. Ludobójstwo Żydów odbywało się poza granicami Niemiec. W kraju krążyły rozmaite pogłoski, ale nikt nie śmiał o tym mówić głośno i wyraźnie. Tymczasem Heydrich przygotował jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących ostatecznego rozwiązania. Adresatem był marszałek Rzeszy Hermann Göring, osoba oficjalnie odpowiedzialna za politykę wobec Żydów. Heydrich przedłożył do podpisania pełnomocnictwo upoważniającego do przygotowania planu ostatecznego rozwiązania. Uzyskawszy aprobatę marszałka, Heydrich przystąpił do opracowania planu. Miało to zająć
parę miesięcy. Armie hitlerowskie wdzierały się w głąb rosyjskiego terytorium. Z dala od oczu zwykłych Niemców, szwadrony śmierci kontynuowały zbrodnicze dzieło. Na razie ofiary były rozstrzeliwane, ale trwały poszukiwania wydajniejszej metody mordu. Oddziały Heydricha działają rutynowo. Żydów spędza się do położonego na uboczu miejsca i zmusza się ich do wykopania rowu. Pewien niemiecki żołnierz uwiecznił te sceny na amatorskim filmie. To się działo na Łotwie. Żydów ustawia się w szeregu na krawędzi rowu i rozstrzeliwuje. Przybywa następna grupa. Trupy układa się warstwami, jak sardynki w puszce. Eksterminacja Żydów nabierała rozmachu. Żydzi rosyjscy jako pierwsi padli ofiarą Holokaustu. Do najstraszliwszej masakry doszło na Ukrainie w podkijowskim Babim Jarze. W ciągu 2 dni zamordowano tu 33 tysiące ludzi. Heydrichowi zaczyna brakować siepaczy. Szuka nowych ochotników do grup specjalnych SS. Wiemy skądinąd, że nowi członkowie Einsatzgruppen nie kwapili się do udziału w masakrach. Wielu z nich miewało opory. Przezwyciężano to, wydając im alkohol. Znieczuleni pijaństwem łatwiej znosili widok tysięcy pomordowanych przez siebie ofiar. Mimo wszystko Heydrich dostrzegał, że udział w morderstwach poważnie odbija się na SS-manach. Większość z nich nabawiła się poważnych problemów z psychiką. Himmler i Heydrich poszukiwali więc innej metody masowego zabijania. Hitler zastanawiał się tymczasem, co począć z 200 tysiącami Żydów mieszkających w Niemczech. Każdy Niemiec znał jakiegoś Żyda. Byli oni częścią niemieckiego społeczeństwa. Uważali się za Niemców. Wielu z nich walczyło w I wojnie światowej. Z dumą nosili żelazne krzyże. Goebbelsowska propaganda dokładała starań, żeby przedstawić ich jako obcy element wrogo nastawiony do Niemców czystej krwi. Zaczęło się od gwiazdy. Niemcy żydowskiego pochodzenia nie wyróżniali się wyglądem, dlatego kazano im nosić żółte gwiazdy. Była to forma naznaczenia, napiętnowania. Wszyscy Żydzi powyżej 6 roku życia byli zobowiązani do noszenia żółtej gwiazdy Dawida. To tak, jakby naziści ogłosili, że ci ludzie są inni. Nie mogą być Niemcami, bo są Żydami. Nie będziemy tolerować rasy żydowskiej w Niemczech. Etap drugi polegał na fizycznej izolacji Żydów. Niemcy mieli zaprzestać kontaktów z nimi. Nie dajcie się oszukać. Nie myślcie sobie, że skoro znacie Żydów osobiście, to oni nie są wrogami. Goebbelsowska propaganda przekonywała, że Niemcy wcale nie zwrócili się przeciwko Żydom. To sami Żydzi sprowadzili na siebie nieszczęście. Hasłem stał się cytat z wypowiedzi Hitlera. Jeśli żydowskiej finansjerze ponownie uda się popchnąć świat do wojny, to jej skutkiem nie będzie zwycięstwo żydostwa, lecz unicestwienie rasy żydowskiej w Europie. Majstersztyk propagandy. Niemcy nie są niczemu winni. Żydzi sami ściągnęli na siebie nieszczęście.
Goebbelsowi udało się uczynić z nich kozła ofiarnego. Zdołał zatruć umysły całego narodu z przerażającą skutecznością. Naziści stopniowo przyzwyczaili niemieckie społeczeństwo do tego, że trzeba będzie się pogodzić z przesiedleniem 200 tysięcy żydowskich obywateli poza Rzeszę, ale nawet na tym etapie działali bardzo ostrożnie. Na forum publicznym represje były ukazywane w złagodzonej formie. Antysemityzm nie był jeszcze dość silny. Reinhard Heydrich rozpoczął kampanię dezinformacji. Oficjalnie Żydzi mieli być przesiedlani na wschód. Heydrich nie mógł ogłosić z dnia na dzień, że zamierza wymordować 6 milionów ludzi. Musiał ująć to delikatniej. Oficjalnie była mowa o ewakuacji na wschód. Akcję należało przeprowadzić tak, aby wyglądała na przesiedlenie. Heydrich założył wzorcowy obóz koncentracyjny w Terezinie, na terenie Czech. W kronikach filmowych ukazywano go jako bezpieczne miejsce przesiedlenia dla niemieckich Żydów. Cieszyli się tam wygodami, których mogłoby im pozazdrościć wielu Niemców. Mieli basen, sale kinowe i gabinety masażu. Żydzi zostali wprawdzie usunięci ze społeczeństwa, ale nie zadawano im cierpień. Zapewniono im cywilizowane warunki egzystencji. Był to, rzecz jasna, okrutny podstęp. Dla większości więźniów Terezin był tylko krótkim przystankiem na drodze do gett w okupowanej Polsce i krajach nadbałtyckich. Przerażającą cechą reżimu nazistowskiego jest to, że jego siepacze popełniali zbrodnie, dbając przy tym o zachowanie pozorów. Deportacja niemieckich Żydów przysparzała nowych problemów. Getta na wschodzie były przepełnione. Lokalni nazistowscy kacykowie podejmowali więc na własną rękę decyzję o eksterminacji części mieszkańców. Musieli zrobić miejsce dla przybyszów. Omal nie doprowadziło to do skandalu. W roku 1941 wyekspediowano grupę 1000 niemieckich Żydów do pokazowego obozu w Terezinie. Byli to w większości sędziwi bohaterowie wojenni, kawalerowie Żelaznego Krzyża. Z powodu urzędniczej pomyłki trafili oni do getta na Łotwie, gdzie od razu ich zlikwidowano. Cały transport znalazł się w Rydze, gdzie większość z nich natychmiast rozstrzelano. Błąd mógł mieć katastrofalne skutki. Echa tego zdarzenia mogły wywołać wzburzenie w Niemczech. Heinrich Himmler upomniał Heydricha, że eksterminacja niemieckich Żydów musi być prowadzona dyskretnie. Tymczasem SS opracowało już zarys ogólnego planu ostatecznego rozwiązania. W eleganckim pałacyku w Wannsee pod Berlinem odbędzie się wkrótce tajna narada. Wezmą w niej udział wysocy rangą urzędnicy, funkcjonariusze państwa i partii nazistowskiej. Członkowie aparatu bezpieczeństwa odbędą jedną z najbardziej zbrodniczych konferencji w historii. W spokojnym, pięknym otoczeniu chcieli omówić los europejskiego żydostwa. Na zebranych czekał już Adolf Eichmann, główny organizator deportacji Żydów. Odegrał on jedną z głównych ról w ostatecznym rozwiązaniu. Eichmann był zajadłym antysemitą. Targały nim namiętności. Sporo pił, uganiał się za kobietami. Jako fanatyczny nazista nie wątpił w słuszność tego, co robił. Nie powodowało nim wyłącznie urzędnicze poczucie obowiązku. Eichmann
Eichmann miał stenografować konferencję. W pałacyku panowała rozluźniona atmosfera, choć przedmiot narady był nader poważny. Przewodniczył Reinhard Heydrich. Heydrich wyjaśnił na wstępie, że ma pełnomocnictwa z samego szczytu władzy od Hitlera i Göringa. To miała być tajna operacja SS. W Wannsee Heydrich dawał do zrozumienia, że działa z poruczenia samego Hitlera. Przedmiotem narady była bardzo delikatna kwestia. W stenogramach Eichmann posługiwał się eufemizmami. Żydzi z terenów opanowanych przez Niemcy zostaną wywiezieni na roboty na wschód. Większość z nich umrze. Tych, którzy przeżyją, należy potraktować w odpowiedni sposób. Odpowiednie traktowanie w nazistowskim kodzie oznaczało ludobójstwo w ramach ostatecznego rozwiązania. Planowano zamordować 11 milionów europejskich Żydów. To ludobójstwo na wielką skalę. Szwadrony śmierci nie mogły podołać temu zadaniu. Heydrich miał chłodny, analityczny umysł. Kalkulował na zimno. Z jego punktu widzenia ludobójstwo było wyzwaniem organizacyjnym. Podległa Heydrichowi ekipa musiała zmobilizować niemiecką infrastrukturę do przeprowadzenia tej operacji. Rosła liczba wspólników zbrodni. Na konferencji Wannsee zgromadziły się osoby odpowiedzialne za koncentrację i transport Żydów, za całą logistykę. Dobierano odpowiednie środki techniczne. Nie napotkawszy żadnego sprzeciwu, Heydrich musiał poczuć ulgę. Już po godzinie obrad porozumiano się co do tego, że zasoby państwa zostaną udostępnione SS, która będzie odpowiadać za wykonanie zadania. Pozostały tylko szczegóły techniczne. We wschodniej Polsce nie brakowało rozległych masywów leśnych. To były wymarzone miejsca do likwidacji dużych grup ludzi. Deportowani mogli tam po prostu znikać. SS miała już obóz na Majdanku w Lublinie. Tysiące Żydów z tego regionu uwięziono w gettach i w obozach pracy. Ludzie Heydricha prowadzili eksperymenty z dyskretnymi metodami zabijania. Zaangażowano wybitnego eksperta w dziedzinie ludobójstwa. Jedną z najbardziej odrażających postaci w tym gronie był niejaki Christian Wirth. Zaprojektował on sale, w których mordowano inwalidów tlenkiem węgla. Miał też wziąć udział w ludobójstwie Żydów. To on właśnie stwierdził, że nie można przeprowadzić tej akcji, mordując niewielkie grupy ofiar. Należało zabijać po 1000 lub 2000 osób dziennie. To był duży problem logistyczny. Jadąc do Lublina, Wirth odwiedził obóz założony w Chełmnie, którego załoga eksperymentowała z nowymi metodami zabijania. Ofiary wprowadzano do uszczelnionego pudła na platformie ciężarówki. Do wnętrza kierowano spaliny z rury wydechowej. Żydzi ginęli zatruci tlenkiem węgla. W jednym kursie ginęło 50 osób. Za mało, jak na potrzeby ostatecznego rozwiązania. Wirth miał zorganizować ośrodki zagłady ukryte w lasach wschodniej Polski. Musiał też znaleźć wydajniejszą metodę zabijania. W obozie pod Bełżcem pracował stacjonarny silnik odprowadzający spaliny do uszczelnionej komory gazowej. W podobny sposób urządzono obozy w Sobiborze i w Treblince. Wszystkie te ośrodki miały dogodne połączenia z siecią kolejową. Zaczęła się realizacja pierwszego etapu – likwidacji gett.
Około 1,5 miliona Żydów przewieziono do obozów wagonami bydlęcymi i towarowymi. Mieli zostać zgładzeni szybko i dyskretnie. W odróżnieniu od rozległych obozów koncentracyjnych, obozy zagłady mieściły się na niewielkich polanach wśród lasów. W tym lesie popełniono straszliwe zło. Naziści wybrali stosowne miejsce dla swoich zbrodni. Tu naprawdę wieje grozą. Zapewne odczuwalibyśmy to nawet nie wiedząc, co się tu stało. Polskich Żydów traktowano o wiele brutalniej niż ich niemieckich pobratymców. Wywózkę Żydów z Niemiec trzeba było zorganizować tak, aby nie wzburzyć opinii publicznej w Rzeszy. Akcją kierował Adolf Eichmann, prawa ręka Heydricha i główny organizator deportacji. Holokaust był przedsięwzięciem biurokratycznym, więc wymagał zaangażowania biurokratów. Adolf Eichmann był archetypowym przedstawicielem tej grupy. Sprawne zarządzanie jest warunkiem powodzenia. Eichmann musiał usunąć Żydów z Rzeszy tak, aby zwykli Niemcy nie domyślili się, jaki los czeka deportowanych. Postanowił więc uciec się do typowej dla nazistów metody dezinformacji. Wmawiano Niemcom, że Żydzi zostaną wysłani w bezpieczne miejsce. W Rzeszy nie podstawiano wagonów bydlęcych. Żydzi podróżowali pociągami pasażerskimi, dostawali bilety, prowiant i kieszonkowe. Nazistom udało się oszukać zarówno Niemców, jak i Żydów. To było zdumiewające. Wszystko poszło bardzo gładko. W Niemczech nie było żadnych niepokojów w punktach zbornych. Żydzi uważali, że przesiedlenie na wschód będzie dla nich bezpieczniejsze niż pozostanie w Niemczech, gdzie groziły im ciągłe zaczepki. Odebrano im prawa obywatelskie, poniżano ich, konfiskowano ich własność. Wielu spodziewało się zapewne, że w okupowanej Polsce nie może być gorzej niż w Rzeszy. Dopiero z dala od Niemiec dowiadywali się, jaki los ich czeka. Nazistowskie oszustwo doskonale się udało. Komendant obozu zagłady w Treblince kazał zbudować atrapę dworca z namalowaną na desce tarczą zegarową. Wskazówki zawsze pokazywały 6. Chodziło o to, żeby uspokoić nowo przybyłych. To dla nich ostatnia stacja. Oddziela się kobiety od mężczyzn. Mają się udać pod natryski. Zdejmują ubrania. Ścina im się włosy i goli zarost. A potem szybko zapędza do wąskiego przejścia między płotami z drutu kolczastego. Na końcu widać drzwi wiodące do mrocznego pomieszczenia. Od przybycia transportu do wejścia do komory gazowej upływa 90 minut. Machina ludobójstwa nabierała rozpędu. Nie zatrzymała się nawet po zamachu na Reinharda Heydricha, głównego architekta ostatecznego rozwiązania. Jego pogrzeb był największą tego typu uroczystością w tym okresie. Uczestniczyli w nim wszyscy nazistowscy bonzowie. Nawet Hitler uronił łezkę po swoim ulubionym aryjskim nadczłowieku. Na cześć Heydricha dowódca SS Heinrich Himmler nadał programowi zagłady kryptonim Aktion Reinhardt. W lasach okupowanej Polski naziści wcielali w życie plan ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. Trwało ludobójstwo.
Pod koniec 1942 roku Adolf Eichmann odebrał szczegółowe raporty z obozów zagłady na terenach okupowanych. Zamordowano w nich już ponad 1 000 000 Żydów. Spełniła się wizja Hitlera. Był taki czas, kiedy Żydzi w Niemczech śmiali się z mojego proroctwa, ale teraz nie będzie im do śmiechu. Żydów wyniszczano pracą nad siły albo likwidowano w komorach gazowych. W okupowanej Polsce naziści nie ukrywali zbrodni. Obóz na Majdanku mieścił się na terenie Lublina. Początkowo miał to być obóz dla jeńców rosyjskich. SS mordowało w nim dziesiątki tysięcy żydowskich robotników przymusowych. Umierali z powodu brutalności strażników, chorób i z wyczerpania. W obozie znajdowały się urządzenia do masowej eksterminacji. W komorach gazowych truło się ofiary tlenkiem węgla. Tysiące zwłok spalano w krematoriach. Istniały obozy śmierci, obozy koncentracyjne i obozy pracy przymusowej. Nie zawsze można jednoznacznie zaszeregować daną placówkę. We wszystkich obozach ludzie umierali z głodu albo na skutek pobicia. Innych mordowano w komorach gazowych. Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, przeznaczony początkowo dla polskich więźniów politycznych, stał się największą fabryką śmierci. W kompleksie obozowym Auschwitz-Birkenau szał ostatecznego rozwiązania osiągnął swe apogeum. Więźniowie pracowali w pobliskich zakładach przemysłowych. Himmler kazał zbudować w Oświęcimiu zespół komór gazowych i krematoriów, w których można było mordować 6 tysięcy osób dziennie. Oprawcy posługiwali się teraz związkiem chemicznym przeznaczonym dawniej do tępienia szkodników. Cyklon B to substancja na bazie cyjanku. W ciepłym i wilgotnym środowisku granulki cyklonu wydzielają toksyczny gaz. Gaz był doprowadzany do komór rurami. Granulki można było wsypywać przez otwór w zadaszeniu. Naziści używali cyklonu B na masową skalę. To było bezprecedensowe przedsięwzięcie. Nikt przedtem nie dokonywał mordów na skalę przemysłową. Naziści przecierali szlak masowych zbrodni. Niemiecki przemysł chemiczny czerpał spore dochody z produkcji cyklonu B. Współudział firm chemicznych w zbrodni nie ulega wątpliwości. W czasie powojennych procesów przemysłowcy zarzekali się, że nie wiedzieli, do czego służyły ich trucizny. Mogli się jednak domyślić, że tak wielkie ilości mogły służyć tylko do zabijania ludzi. Na tym etapie wielu Niemców domyślało się już, co naprawdę dzieje się z Żydami. Jeden z Żydów, którym udało się przeżyć, wspominał, że w drodze do Oświęcimia skład wagonów towarowych zatrzymał się na jakiejś stacji w Niemczech, a wtedy ktoś z miejscowych krzyknął: wiozą was do komór gazowych. Wynika z tego, że nawet w małych miasteczkach ludzie wiedzieli, co się dzieje. Aby finansować ludobójcze przedsięwzięcie, SS pod wodzą Himmlera weszło w komercyjne partnerstwo z gigantami przemysłu. Organizacja zarabiała, wynajmując robotników przymusowych, na przykład zakładom IG Farben.
Naziści mieli partnerów w nikczemnym procederze. Wielkie kapitalistyczne przedsiębiorstwa nie wzdragały się przed współpracą z SS. Magnaci przemysłowi pośrednio finansowali ludobójstwo. Nie tylko wielki biznes, ale również tysiące zwykłych Niemców miały swój udział w zbrodni ludobójstwa. Maszynista, który zwoził Żydów z całej Europy, musiał domyślać się, co się dzieje, ale milczał. Urzędnik w Berlinie, odpowiedzialny za dostarczanie wagonów do transportu Żydów, wykonywał tylko polecenia służbowe. Wszyscy byli trybikami wielkiej maszyny. Każdy mógł sobie wmawiać, że nie bierze w tym udziału. Jestem tylko trybikiem. Idealna praca trybików czyniła machinę ludobójstwa tak skuteczną. Ale kiedy owa machina się rozsypała, każdy miał coś na swoje usprawiedliwienie. Panowała zmowa milczenia. Nikt nie mówił na głos o ostatecznym rozwiązaniu. Nikt się nie poczuwał do odpowiedzialności. W Niemczech prawie nie rozlegały się głosy protestu. W roku 1943 Himmler mógł już oświadczyć, że Niemcy są niemal Judenrein, czyli wolne od Żydów. Zdarzył się tylko jeden skuteczny protest przeciwko deportacji grupy Żydów, których żony były Niemkami. Były to tak zwane wydarzenia na Rosenstrasse. Grupa żon, których mężowie mieli być wywiezieni, urządziła spontaniczny wiec pod budynkami partii nazistowskiej. Kobiety były niezwykle odważne i zdeterminowane. Nie usłuchały wezwań do rozejścia się. Szum wokół tej sprawy zaniepokoił najwyższe władze. Naziści bali się, że naród niemiecki może poznać prawdę. Doszli do wniosku, że lepiej ustąpić niż tłumić protest. Żydowscy mężowie zostali wypuszczeni, mogli wrócić do rodzin. Odesłano nawet tych, którzy zostali wysłani do Oświęcimia. Protest na Rosenstrasse był odosobnionym zdarzeniem. Niemcy mieli bowiem inne zmartwienia. Przegrywali wojnę, więc bali się o własne rodziny. Alianci bombardowali miasta za dnia i w nocy. Brakowało żywności. Niemiecka młodzież wykrwawiała się na froncie wschodnim. Trudno się dziwić, że nie było już miejsca na współczucie dla Żydów. Ostateczne rozwiązanie było ohydnym triumfem Heinricha Himmlera. Zachowało się nagranie jego przemówienia na tajnym spotkaniu dowódców SS. Chlubił się popełnioną zbrodnią. Zapisaliśmy chwalebną stronicę, ale na zawsze powinniśmy zachować milczenie. Stwierdził, że nie powinni się do tego publicznie przyznawać. Rozumiał więc doskonale, że dopuścili się wielkiego zła. Od początku wojny do tego momentu zgładzono już 4 miliony Żydów. Do końca wojny zginą jeszcze 2 miliony. Zdaniem Himmlera Niemcy nie musieli poczuwać się do winy, bo Żydzi sami sobie zgotowali zagładę. Mieliśmy moralne prawo. To był obowiązek wobec narodu. Zabić tych, którzy zamierzali zabić nas. Przez takie myślenie
Niemcy stali się współwinnymi największej zbrodni w historii. Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Adam Ryć. Czytał Jacek Brzostyński.